Moim Państwa gościem jest pan Ludwik Sobolewski, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, aktualnie osoba, która zaczyna reprezentować polski crowdfunding. No to prawda, tak. Zacznijmy od giełdy, bo pytanie i ostatnio pojawiła się bardzo zażarta dyskusja w sieci. Czy polska giełda umiera? No nie, no ja zabrałem głos tej dyskusji i jakkolwiek jestem bardzo krytyczny wobec tego, co się dzieje w ramach giełdy, czy wokół giełdy również, ale przypomniałem, że to też nie jest tak, że historia polskiego rynku kapitałowego i rynku giełdowego to jest jakieś pasmo po prostu sukcesów i w ogóle tylko wszystko szło zawsze do góry i we właściwą stronę. Bywało ciężko. Tak też staram się patrzeć na ten obecny okres, że jest ciężko. 5 debiutów w ubiegłym roku, 4 przenosiny z małego parkietu na główny. To prawda, jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś zupełnie innego, tak chyba można powiedzieć, że zupełnie innego, ale z drugiej strony jest jednak duży kapitał i intelektualny, i ludzki, i infrastrukturalny, i finansowy, na którym można naprawdę zacząć znowu budować coś dużego, bo tak jak też powiedziałem w ramach tej dyskusji, którą przypomniałeś, no to właściwie każdy rynek kapitałowy we wschodniej Europie może nam ciągle zazdrościć i to bardzo tego, co zbudowaliśmy. Tylko pytanie, czy jest sens oglądać się na te rynki, czy nie na te ciekawsze, lepsze, większe? To też jest dobre pytanie, prawda? Bo dzisiaj już te takie jakby kategorie niszowe, czy jakieś takie sektorowe, czy subregiony, to się wszystko jakoś tak zatraca w większej masie, w czymś, co jest globalne, większe. I rynek giełdowy też stoi przed nowymi wyzwaniami, bo jak widzimy, jest trend, który zmierza do tworzenia pewnych światów alternatywnych, czy pewnych takich światów, które nie potrzebują jakichś centralizatorów, integratorów, tak? Bo mamy blockchain, jeśli chodzi o technologię, na której już różne produkty finansowe mogą funkcjonować, czy transakcje mogą być realizowane. Mamy takie jakby bezpośrednie formy pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa, jak crowdfunding, prawda? Czy w ogóle właśnie oferty dokonywane, przeprowadzane przez firmy bezpośrednio, bez udziału pośredników, bez udziału instytucji finansowych, które pośredniczą w obrocie. No i coraz lepsze technologie, coraz bardziej otwarty świat dla inwestycji, więc to są nowe wyzwania, z którymi te tradycyjne rynki giełdowe muszą się mierzyć. Giełda zaczyna się oglądać trochę za crowdfundingiem, bo ostatnie lata w końcu okazały się być takimi latami, gdzie rzeczywiście firmy zaczęły dostrzegać szansę w crowdfundingu. No to prawda, tylko tutaj właśnie znowu jakby uderzyłeś w punkt, gdzie ja jestem znowu krytyczny, tak? To znaczy sądzę, że właściwa droga rozwoju dla giełdy warszawskiej to nie jest kopiowanie pewnych rozwiązań alternatywnych, które się tworzą, tylko po prostu udoskonalanie własnego produktu. Bo rzeczywistość już tak będzie wyglądać, że ludzie mają do dyspozycji bardzo różne klasy aktywów. Mają nieruchomości, mają waluty, mają kryptowaluty, mają commodities, takie jak złoto, mają wreszcie akcje, mają inwestycje zarządzane profesjonalnie przez fund managerów, mają crowdfunding, gdzie mogą jakby bezpośrednio wlewać kapitał do spółki, to mniejszy, większy z reguły mniejszy, więc ten świat inwestycji dzisiaj jest znacznie bardziej zróżnicowany niż kiedyś i to trzeba respektować. Z tym jakby nie ma sensu walczyć. To jest dobrze dla klienta, o którym często zapominamy, że tam jest ten klient inwestor, prawda? I na samym końcu. Na samym końcu chodzi o to, żeby on był zadowolony, bo jak on będzie niezadowolony, no to infrastruktura rynku finansowego nie będzie się rozwijać. Po takiej konsolidacji ciężko mówić, żeby polscy inwestorzy giełdowi byli zadowoleni. Gdyby nie gaming, tak, byłoby ciężko. No dokładnie, tylko dzisiaj inwestorzy giełdowi, no, mają możliwości zarządzania swoimi pieniędzmi również w inny sposób. Tak? I to dlatego mówię, że rynek giełdowy musi doskonalić te swoje produkty i sposoby dotarcia do klientów. I walczyć o klienta. Dokładnie. To już jakby, to nie są lata 90., gdzie po prostu jak gdyby no, ten cały krajobraz był bardzo, bardzo ubogi, a giełda była praktycznie monopolem, jeśli chodzi o ofertę produktów finansowych. Sukces crowdfundingu
opiera się tylko i wyłącznie na koszcie pozyskania klienta? Nie. Inwestora? Nie. On się opiera moim zdaniem na tym również, że jest to obszar regulowany, bo nie można powiedzieć, że nie, ale jeszcze w jakiś taki w miarę rozsądny sposób. Tak, to znaczy nie w taki monstrualny sposób, jak to ma miejsce w innych obszarach rynku kapitałowego. A poza tym crowdfunding daje dobre możliwości budowania społeczności wokół danego przedsięwzięcia, danego projektu biznesowego, danego produktu, który ma znaleźć. Od razu budujemy klientów, bo są udziałowcami. I to w taki sposób, tak, dokładnie. To znaczy, no właśnie, jakby stwarzamy warunki, żeby była konwersja z właścicieli do nabywców danego produktu czy usługi, ale też dajemy taki, bym powiedział, dosyć taki szczery i uczciwy rozgłos, tak? To znaczy, czy budujemy pewnego rodzaju aurę, społeczność, PR wokół danego przedsięwzięcia biznesowego. Ludzie czują, wydaje mi się, że to nie jest do końca ten taki establishment rynku finansowego, że to jest lżejsze, że to jest mniej kosztowne, bo koszty koniec końców też obciążą zawsze klienta, prawda? Oczywiście. No i oczywiście tu jest cała masa zagrożeń i ja mam teraz przyjemność współpracować blisko z BizFundem, który jest największą platformą crowdfundingową. Często ten temat się pojawia w naszych rozmowach. Musimy starać się o to, żeby po prostu no, jednak prezentować w transparentny sposób te oferty inwestycyjne dla inwestorów, bo to jest takie terytorium, gdzie owszem, projekty wysokiego ryzyka mogą wchodzić i ubiegać się o inwestorów, bo ja uważam, że na tym polega kapitalizm. Kapitalizm polega też na wolności. W zasadzie musi, bo problem z upłynnieniem powoduje, że ta stopa zwrotu musi być duża, potencjalna dla inwestorów, nie? Tak, dokładnie. Musi być wysoka. A propos płynności, to też pracujemy teraz nad platformą, która będzie jakby giełdą dla udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli taki jak gdyby co jest... Opartą na blockchainie? Opartą na blockchainie, tak. Czyli rozumiem, że jest pan miłośnikiem tokenizacji, czy chce pan wykorzystać fakt tego, że po prostu blockchain jest popularny i ludzie tego jak gdyby oczekują po nowych projektach, że ten blockchain będzie wpisany w ten projekt? Ja jestem miłośnikiem tego, co uważam, że jest jakby już trwałym elementem infrastruktury, a blockchain moim zdaniem jest. To znaczy, może on nie spełnił wszystkich oczekiwań, może to nie jest taka naprawdę dysruptywna technologia, ale ona się wpisuje w pewien charakterystyczny trend, za który uważam to, że ludzie dążą raczej do redukcji pośredników i redukcji tego jak gdyby centralizatora czegoś, niż do zwiększania znaczenia tych elementów. I blockchain temu doskonale służy. Blockchain moim zdaniem stawia znak zapytania w jakiejś pewnej perspektywie nad też potrzebą utrzymywania centralnych systemów depozytowo-rozliczeniowych obsługujących rynki kapitałowe. Więc blockchain moim zdaniem, on jakby przeszedł pewną weryfikację czasu już i on na pewno będzie, podobnie jak kryptowaluty na pewno będą i crowdfunding też będzie i będą na pewno podejmowane projekty, które będą zmierzały do tego, żeby inwestorom, którzy wchodzą w coś, co nawet nie jest instrumentem finansowym, bo udział w polskiej spółce z o.o. nie jest instrumentem finansowym, żeby dać możliwość właśnie zamknięcia pozycji, żeby dać możliwość, żeby stworzyć jakąś namiastkę przynajmniej rynku wtórnego i to się będzie odbywać no, na bazie tej właśnie technologii, która dzisiaj jest bardzo dostępna, bardzo tania też. Rozumiem, że prosta spółka akcyjna to też jest szansa dla crowdfundingu, wprowadzenie tej formy prawnej. No tak, na pewno. To jest w ogóle szansa, to jest nowa możliwość dla w ogóle dla przedsiębiorczości w Polsce. Ciekawa możliwość, no może nie do końca konsekwentnie poprowadzona w ustawie. No bo kiedy widzę, że członkowie zarządu prostej spółki akcyjnej odpowiadają tak jak członkowie zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli mogą też w pewnej sekwencji przypadków ponosić osobistą odpowiedzialność, no to nie jest to coś, co jakby jest dla startupowego młodego przedsiębiorcy no jakby okolicznością zachęcającą, prawda? No ale jest to dobra
jest to dobry konstrukt na pewno. Inną dobrą zmianą jest to, że obowiązkowej dematerializacji będą podlegać akcje wszystkich spółek prywatnych, czyli wszystkich spółek niepublicznych, począwszy od stycznia 2021 roku, czyli widać, że robimy tu czasem rzeczy w Polsce, które jakby są bardzo nowoczesne, prawda? I ta dematerializacja, ta postać elektroniczna akcji też na pewno będzie jakby nadawała tempa różnym projektom, które będą zmierzały do tego, aby tworzyć jakieś alternatywne platformy, które będą dawać inwestorom możliwość obrócenia akcjami, czy niekoniecznie właśnie giełda jako ta najbardziej regulowana platforma, ale też inne będą na pewno powstawać. I wspomniałeś o przeciwwadze, że może crowdfunding jest przeciwwagą dla giełdy. Ja mam skłonność do tego, żeby patrzeć na takie właśnie alternatywne formy inwestowania i obrotu jako uzupełnienie rynku giełdowego, jako być może też pierwszy etap. Albo jakiś drugi czy trzeci etap, po którym nastąpi giełda, prawda? Więc to generalnie jest coś, co w jakiejś tam perspektywie powinno służyć takiemu zrównoważonemu rozwojowi całego rynku, rozumianego jako rynek, który jest stawiany do dyspozycji klienta, inwestora. I mówimy: inwestorze, kliencie, wybierz sobie typ firmy, w którą chcesz zainwestować, zależnie od poziomu jej rozwoju, wybierz sobie rynek, na którym ona będzie notowana, wybierz sobie taki czy inny poziom jakby ostrożności, czy raczej zatroszczenia się o twoje interesy, które dostarcza państwo poprzez nadzorowanie rynku i tak dalej. Badaj byś żył w ciekawych czasach, mówią Chińczycy. Zadbajmy o interes inwestora indywidualnego pod kątem teraz ryzyka. Ryzyko jest bardzo duże w przypadku brania udziału w akcjach crowdfundingowych. W jaki sposób wyselekcjonować tę spółkę, w którą warto się zaangażować? Moim zdaniem najlepszym instrumentem, który zapewnia rozsądne podejście do inwestycji, to jest po prostu własny krytycyzm tego inwestora. Zadawanie trudnych pytań, tak? Tak, myślenie, przeczytanie czasem czegoś, tak? I ja myślę, że ten taki wstępny zasób wiedzy, doświadczenia, pewnej takiej jakby inteligencji w rozumieniu tego, co jest proponowane nam jako konsumentowi czy jako inwestorowi, dzisiaj w Polsce jest już bardzo wysoki. To znaczy, to nie są już lata 90., gdzie jak gdyby mnóstwo ludzi w ogóle nie rozumiało niczego, tak dzisiaj można by powiedzieć z dzisiejszej perspektywy i można było im sprzedać dowolne rzeczy. Ja sądzę, że ten poziom właśnie wiedzy i krytycyzmu jest dzisiaj taki wysoki, że on jest jak gdyby najlepszą ochroną. Czyli takim narzędziem nie ma co się skupiać na jakiejś inżynierii finansowej, tylko po prostu zdrowy rozsądek i logika. Zdrowy rozsądek, ale też taki rozsądek dopuszczający to, że różne rzeczy są możliwe, tak? To znaczy również jest możliwe to, że ja się mylę. Ile znamy takich przypadków? Ja sam mam wiele takich sytuacji w swoim własnym doświadczeniu, że w oparciu o bardzo racjonalną analizę czegoś nie zrobiłem, co potem właśnie okazywało się ciężkim błędem czy błędem, prawda? Więc to jest też jakby cała wiedza, którą mamy o tym, o przypadkowości świata, o czarnych łabędziach, o różnych rzeczach, które się zdarzają. I to też trzeba sobie jakoś tam jakby wziąć pod uwagę przy podejmowaniu takiej czy innej decyzji. Do tego dochodzi oczywiście całe to takie instrumentarium, które już dzisiaj mamy. Dokumenty informacyjne, ustawa mówi, mówię o crowdfundingu, ustawa mówi, co w tym dokumencie musi być określone w momencie rozpoczynania publicznej oferty na platformie crowdfundingowej. No to są, ale bym powiedział, to są takie formalne instrumenty. A teraz młodych ludzi formalności trochę mało interesują. Bardziej liczy się to, czy dany projekt, nie wiem, jest interesujący, jak wygląda zespół tego projektu. Pytanie teraz... Ja bym powiedział tak, ale może to jest troszeczkę ryzykowne uogólnienie, ale ja bym powiedział tak, że jeżeli chodzi o tych, którzy mają zainwestować, to rzeczywiście to chodzi przede wszystkim o model, o perspektywy, o strategię, o obecną przychodowość, EBITDA i tym podobne parametry finansowe.
ale pracując teraz w tym czasie intensywnie z, właśnie, jak powiedziałeś, z młodymi przedsiębiorcami, to ja właśnie po tej stronie zauważam bardzo dużą staranność czy dbałość o stronę formalną, o compliance, o to, żeby nie naruszyć regulacji takich czy innych, żeby dokumenty korporacyjne były w porządku. Mnie to zachwyca, powiem szczerze, bo oprócz tego, że jest właśnie często jakaś wizja, super przygotowanie, duża taka jakby kreatywność i tak dalej, to jeszcze jest właśnie to takie dbanie, żeby właśnie od strony zgodności z regulacjami no nie można było tutaj jakby wytworzyć sobie jakiegoś problemu, co jest bardzo dobre, bo ten inwestor w ten sposób, ten potencjalny inwestor już jest jakoś zaopiekowany, tak? To znaczy minimalizuje się ryzyko, że tam potem jakiś diabeł wyskoczy, który będzie pochodną właśnie zaniedbania jakichś szczegółów czy jakichś kwestii formalnych na wcześniejszym etapie budowy biznesu. Jako jeden z największych takich problemów w crowdfundingu bardzo często podaje się trudny proces wyjścia z inwestycji, bo albo musimy sami znaleźć nabywcę tych papierowych akcji, albo ewentualnie liczyć na to, co się stało w przypadku Plantweer i debiutu na rynku New Connect. I teraz pytanie, jak sobie z tym poradzić? Czy po prostu to zaakceptować, że moja inwestycja jest na 5 do 10 lat i a nuż się uda zadebiutować na parkiecie, który daje możliwość mi wyjścia z inwestycji? Nie sądzę, żeby trzeba było przyjmować tak długi horyzont, bo tak, załóżmy, że nie ma żadnej platformy obrotu wtórnego. No to jednak jakieś możliwości wyjścia z inwestycji nadal są, bo te firmy podlegają przekształceniom, firmy są sprzedawane, pakiety kontrolne są sprzedawane, w umowach inwestycyjnych można sobie gwarantować prawo przyłączenia się do takiej sprzedaży, te słynne klauzule drag along, tag along, prawda, które sprawiają, że w momencie, kiedy duży pakiet w spółce jest sprzedawany, to ten mały inwestor nie zostanie jak gdyby... Nie ominie go ta możliwość właśnie przyłączenia się do sprzedaży i wyjścia ze spółki. Może być wyjście do koinwestora, czyli do tych udziałowców czy akcjonariuszy, którzy są już w spółce. No i te platformy alternatywne, o których wspomniałem, które będą na pewno powstawać, giełda, rzecz jasna, to jest też jakaś możliwość, ale też niekoniecznie w takim horyzoncie właśnie 5-10-letnim. Wydaje mi się, że ten cykl gospodarczy tak naprawdę jest dzisiaj znacznie szybszy. A co do porównania dzisiaj tego, co w aspekcie właśnie wyjścia z inwestycji daje crowdfunding, czy różne niegiełdowe formy inwestowania, tak może bym powiedział, a giełda, no... Na giełdzie papierów wartościowych, i to nie tylko na polskiej giełdzie, mamy też wielką liczbę spółek kompletnie niepłynnych. To też nie jest tak, że niestety... giełda to tak jak gdyby wiadomo od razu, że tam jest płynność i możliwość wyjścia. To jest duża bolączka rynku New Connect. Ale nawet na głównym rynku mamy sporo spółek, które no po prostu jakby no mają tę płynność bardzo, bardzo, bardzo płytką. Co zrobić? I teraz takie ostatnie pytanie giełdowe, bo dużo osób upatrywało szansę w tym, że wejdą pracownicze plany kapitałowe, giełda trochę odżyje, ale nie widać tej iskierki, takiej nadziei, że ten optymizm. Patrzymy na Stany Zjednoczone i aż się łezka wokół kręci, że to nie u nas. Czy jest w ogóle szansa na to, że te kolejne lata mogą być dobre dla giełdy? Czy jak przyjdzie krach w Stanach Zjednoczonych, to u nas się zawsze to trochę odbija czkawką? Szansa na pewno jest i dlatego twierdzę, że nic jak gdyby nie zostało jeszcze negatywnie przesądzone czy zadecydowane, jeśli chodzi o perspektywy dla rynku giełdowego w Polsce. Uważam, że trzeba mieć własną strategię. Ta strategia nie powinna polegać na kopiowaniu właśnie tego, co powstaje w innych obszarach rynku kapitałowego, tylko powinna dążyć do wzmocnienia tych głównych produktów giełdy. Trzeba wrócić do koncepcji giełdy jako giełdy regionalnej, tak? Czyli takiej, która będzie ściągać inwestorów nie tylko polskich, ale też zagranicznych, bo my mamy ciągle za mało kapitału w Polsce tak naprawdę. A jeszcze trzeba tym kapitałem, w cudzysłowie, obdzielić przeróżne właśnie sposoby,
które dzisiaj są sposobami inwestowania tego kapitału. No i też zachowywać się jak przedsiębiorca. Rozmawiając z przedsiębiorcami, zachowywać się jak przedsiębiorca, nie udawać, że wszystko jest wspaniale, bo tak nie jest. Przekonywać atutami, które ciągle giełda posiada. Nie mitologią, nie symboliką, tylko po prostu konkretnymi atutami, które giełda ciągle posiada przy wszystkich swoich obecnych cieniach. Czy gdyby nie gaming, ja o to pytałem, ale jeszcze raz nie sposób o to nie zapytać, bo to jest taka nasza eksportowa perła narodowa CD Projekt i to, co się udało. Dzięki pewnie sukcesowi samego Wiedźmina, że ten gaming w Polsce żył, czy chociaż ten gaming może być takim naszym dobrem narodowym, jeżeli chodzi o taką wizytówkę na świecie? Bo z eksportem mamy duży problem, jeżeli chodzi o spółki takie giełdowe, jeżeli chodzi o takie produkty, które rzeczywiście na rynku bardzo mocno się liczą w swoich sektorach. Ja jestem przekonany, że gaming już jest taką naszą wizytówką i bardzo mocnym aktywem, o którym możemy opowiadać. Polska gra to dobra gra, tak? Tak, tylko ja bym to ubierał w trochę takie jakby sformułowania, które pokazałyby, że no bo oczywiście na końcu to chodzi o gaming, tak? To jest ten produkt, który dajemy klientowi. Ale z czego ten produkt się bierze? Ten produkt bierze się z bardzo nowoczesnych technologii oraz z ludzkiej kreatywności. To są takie produkty, które są bardzo, jak to się mówi czasem, human capital intensive. Dlatego przecież ktoś sobie żartował melancholijnie, że gdzieś tam napisano w jakiejś recenzji Wiedźmina filmu, że no powstał wreszcie film oparty na grze komputerowej. Tak? Prawda? Dokładnie, więc, było tak. Więc ja uważam, że to jest to, co reprezentuje, to jest nasza opowieść, to jest ta narracja, którą my możemy, no po prostu możemy się tym chlubić, tak? Że my łączymy technologię z tym human touch, z tym ludzkim podejściem, z tą kreatywnością, z tą wyobraźnią, z tym artyzmem, prawda? Bo to na tym się opierają gry, tak? Rozumiem, że to są pokłady marketingowe, które giełda też powinna wykorzystywać. No zdecydowanie. Tak jak to kiedyś w czasach dawnych, czyli na przykład 15 lat temu, giełda w Oslo to mówiła... To jest już połowę naszego czasu rynku kapitałowego. Giełda w Oslo bodajże mówiła, no my jesteśmy tutaj giełdą wiodącą, jeśli chodzi o spółki, które przerabiają drewno i energię wodną, tak, produkują. No tak samo my możemy powiedzieć, my jesteśmy giełdą, na której są wspaniałe aktywa, które powstają w wyniku tego, że skojarzenie świetnej technologii z no, ludzkim mózgiem, tak? A gaming jest tego jakby końcowym wytworem. Może za chwilę końcowy wytwór będzie jakiś inny, ale my mamy tutaj pewną już pewien kapitał intelektualny, który może właśnie wywołać jakieś inne produkty. Wtedy mogą się zacząć kręcić wokół Polski inwestorzy, którzy powiedzą, wiecie co, jak wy macie takich świetnych ludzi, taką kulturę, takie doświadczenie we wprowadzaniu tego typu produktu na globalny rynek, to weźcie teraz te wszystkie składniki i zróbcie jakiś inny produkt. Nie ten gaming, bo już jesteśmy trochę może zmęczeni tym gamingiem, albo nie zmęczeni, ale chcielibyśmy zarobić jeszcze na czymś, prawda? To jest, uważam, wielka szansa dla Polski. Bo gaming zrobił naprawdę dużą reklamę giełdzie warszawskiej. Ja mam kontakty z ludźmi z regionu, spoza regionu, którzy dzisiaj już też widzą, że to nie jest tylko CD Projekt, tak? Oni już widzą jak gdyby pewną... Chociaż kapitałowo to dalej to jest głównie CD No wiadomo, Projekt. No wiadomo. No tak, no ale to też no bądźmy troszeczkę skromni, no to raczej rzadko się zdarza, żeby kraj taki jak Polska miał nagle spółek technologicznych więcej tam niż jedną, która ma kapitalizację rynkową na poziomie miliardów już dzisiaj, miliardów euro, tak? Ale to jest optymistyczny punkt zaczepienia, bo tak. Rzeczywiście też emisje crowdfundingowe, dużo tych gamingów, spółek gamingowych mniejszych się pojawia. Tak. Tylko ja bym ten punkt, ja bym zaczepiał o punkt, który nie tyle by mówił, czy nie jedynie by mówił o gaming, tak? Tylko właśnie z czego ten gaming się bierze, tak? Czyli zasoby ludzkie. Ludzkie, technologiczne doświadczenie, już pewna wiedza, jeśli chodzi o wprowadzanie, o globalizowanie produktu, prawda? Czyli jakieś takie bardziej fundamentalne
atuty, bo to inwestorzy bardzo lubią. I tym optymistycznym akcentem możemy... Miejmy nadzieję, że okaże się optymistyczny. To jest na pewno optymistyczny, biorąc pod uwagę, że polski naród pod kątem programistycznym w Europie może ma się czym chwalić. Oczywiście, no my mamy najwięcej w ogóle ludzi działających w informatyce w naszym regionie. Zaraz po nas jest mój drugi ulubiony kraj w naszym regionie, czyli Rumunia, która dzisiaj też patrzy zresztą na Polskę. Fantastyczny sektor. Oni kiedyś myśleli, że to jest jakiś hazard, że to w ogóle nie jest dziedzina gospodarki. Naprawdę, tak 6 lat temu mniej więcej. Jak ja im opowiadałem o właśnie sektorze tym gamingowym notowanym na GPW, to naprawdę to może być w ogóle biznes taki poważny, który jest na rynkach regulowanych, na giełdzie. A dzisiaj już tam też zaczyna się boom i patrzenie na Polskę, jak wy to zrobiliście. Skoro jeszcze poruszyliśmy temat Rumunii, czy polska giełda powinna myśleć o akwizycji innej giełdy? Nie. Uważam, że to nie ma sensu. Uważam, że to... Znaczy myśleć to zawsze można, a nawet należy o wielu rzeczach, bo może się coś wymyśli, nawet ubocznie ciekawego, ale mi się wydaje, że mamy lepsze szanse, żeby po prostu budować na tym, co mamy, dość głęboki rynek giełdowy, który będzie przyciągał brokerów międzynarodowych. To już mamy poniekąd, bo udział brokerów międzynarodowych w obrocie na GPW to już przekroczył 50%, chociaż w zasadzie to bardziej to przekroczył z powodu słabości krajowej branży niż jakby tak wielkiej aktywności. Bo giełda zarabia ładnie, ale domy maklerskie mają z tym duży problem. No bo w ogóle takie przyjmowanie i przekazywanie zleceń do egzekucji na giełdzie, no to nie oszukujmy się, nie jest specjalnie jakaś, nie wiem, usługa, która ma w sobie jakąś wielką wartość dodaną i to właściwie wszędzie na świecie jest taki no, bardzo trudny biznes, bardzo To w tą stronę powinny pójść domy maklerskie, skoro tak naprawdę ani jakiejś wielkiej szansy na to, że nagle obroty skoczą i tych zleceń będzie zdecydowanie więcej, to domy maklerskie powinny zacząć mocniej angażować się w akcje crowdfundingowe? Moja pierwsza odpowiedź jest taka, że tak szczerze mówiąc to nie wiem, bo sytuacja jest trudna, ale moja druga odpowiedź jest może bardziej taka no, konstruktywna. Chyba powinny pójść w stronę doradztwa finansowego, to znaczy doradzania ludziom, klientom. Jest wykwalifikowana kadra. Tak. I na tym bazować. Tylko, że tu niestety mamy ten, właściwie tego rodzaju usługa to jest, można powiedzieć, niedozwolona w Polsce i ona by wymagała dopiero uregulowania. No bo to w zasadzie ustawa o obrocie i zawód doradcy inwestycyjnego był temat uwolnienia tego zawodu. Żeby to był inny zawód niż zawód doradcy inwestycyjnego, prawda? Taki, który no, moim zdaniem byłoby to bardzo z korzyścią dla klientów, dla tej poszerzającej się klasy średniej w Polsce. Więc to jest jedna z możliwości. Inne są stwarzane przez te zmiany regulacyjne, które coraz bardziej zbliżają świat spółek niepublicznych do świata spółek publicznych, czyli dematerializacja akcji, rejestry akcjonariuszy, które mogą być prowadzone tylko przez domy maklerskie, które mają uprawnienie do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, czyli jakby konwergencja tych dwóch światów, no to też jakieś szanse niewielkie, bo na tym się wiele zarobić nie da, ale jakieś szanse właśnie dywersyfikacji przynajmniej przychodów przed domami maklerskimi powstają. No a poza tym to można powiedzieć tak, praca na rzecz tego, żeby giełda warszawska była mocniejszą giełdą, czyli domy maklerskie, a zwłaszcza organizacja Izba Domów Maklerskich od lat ma skłonność do tego, żeby zajmować się głównie problemem opłat, które uiszcza na rzecz GPW, a jakby problem jest znacznie poważniejszy, to znaczy chodzi o to, żeby ten rynek był większy, to wtedy też te opłaty będą spadać. I będą mniej dolegliwe, więc tu jest potrzebny jakby lepszy sojusz na rzecz przyszłości giełdy. Powiem, że samo opracowanie strategii nie wystarcza. Nie wystarcza, bo tak jakby, jak to już Winston Churchill powiedział, jakkolwiek mielibyśmy wspaniałą strategię, trzeba przynajmniej od czasu do czasu popatrzeć na rezultaty. No i... Co w przypadku inwestowania idealnie się wpisuje? Wpisuje się bardzo. Wpisuje się świetnie. Moim Państwa gościem był Ludwik Sobolewski. Dziękuję pięknie bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.